I każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew. A ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Oto Słowo Boże. Rozporządzenie Rady Stałej Episkopatu Polski.
bardzo się cieszyli z tego, byli obecni na mszy świętej, parę osób było obecnych z tego kręgu. I oczywiście także byli tak fajnie ubrani, zresztą tak jak wy. Ale czasami nawet i księża robią dokładnie odwrotnie. Pamiętam takiego mojego księdza, kolegę, którego także organiści znają. To jest ksiądz proboszcz z Przybiernowa. Kiedyś tam koncertowaliśmy na szkół. No i ksiądz Antoni przeszedł kolędę. Nie, jeszcze nie skończył kolędę. Poważnie się zaziębił, ale upadł się bardzo mocno, że kolęda musi się odbyć, bo jest zapowiedziana. Zapalenia płuc w czasie tej kolędy skończyło się w szpitalu, a w szpitalu zawało skutecznie. Jest pochowany na cmentarzu, gdzie był proboszcz. Zobaczcie, czasami upartość nawet święca do niczego dobrego nie musi prowadzić. Dlatego w naszej parafii, w ramach tych uczynków miłosiernych, co działa, na razie odkładamy kolędę. Ze względu na dobro wszystkich, nie że rezygnujemy z kolędy, tylko odkładamy kolędę. Oznacza to, że nawet jak już w domu nie będzie choinki, bo może nie będzie, albo na pewno nie będzie w tym czasie, to nie jest choinka najważniejsza. Ona nie jest najważniejsza w czasie kolędy. My nazwiemy to spotkaniem duszpasterskim. Chcielibyśmy wszystkie rodziny nasze odwiedzić tak w formalnym trybie kolędowym, ale nie w czasie kolędowym. I nie teraz, co jest zrozumiałe. I kochani, myślę, że wielu z was rozumie ten temat, że to musi być w ten sposób zrobione dla dobra wszystkich. I to jest ten uczynek miłosierny co do ciała. Jak się da, postaramy się. Początkiem wakacji kolenda się odbyła. Wtedy nie nazwiemy jej, powiedziałam, kolendą, tylko spotkaniem duszpasterskim w domu. Ona będzie miała, to spotkanie będzie miało taki sam charakter, za wyjątkiem śpiewania kolendy i obecności choinki w domu. Ale niczym się nie będzie różniła i będzie miała taką samą ważność i taką samą wartość. Dzisiaj przeżywamy uroczystość chrztu Pana Jezusa. I zobaczcie, w czasach pandemii znowu, gdy ludzie nie mają możliwości korzystania z udziału w Eucharystii Niedzielnej, to korzystają często z transmisji. Dzisiaj, nie wczoraj, rozmawiałem z parafianką z wioski, która mówi do mnie: proszę księdza, uczestniczyłam, dobre, no słowa uczyłam, nie że oglądałam muszę, tylko uczestniczyłam we mszy telewizyjnej, która w tamtym tygodniu była transmitowana ze Szczecina. Pytam się, a z której parafii? A mówi, z parafii świętego Kazimierza w Szczecinie. I mówi dalej tak ta parafianka: proszę księdza, ale tam to grają dokładnie tak samo jak w katedrze Dory. I to jest bardzo ważne, abyśmy to także zrozumieli.
czyli zabawiania na Mszy Świętych. Jest, bo jest dużo wolnych miejsc, więc jak czasami bywają takie niedziele i takie wioski, że nie można doczekać się wolnej niedzieli albo wolnego dnia, żeby odprawić Mszę Świętą, bo kto inny zajął wolny termin, planowany przez rodzinę termin. Tak w sytuacji pandemii dzisiaj są możliwości większe. Zachęcam, kto by chciał do spotkania, aby zamówić się Mszę Świętą nawet w tygodniu. Myślę, że mamy różnego rodzaju intencje, które chcielibyśmy Panu Bogu przekazać przez naszą modlitwę. W dzisiejszej liturgii nawiązujemy do chrztu Pana Jezusa. Chrzest Pana Jezusa, wydarzenie z historii. Chrzest Pana Jezusa, inne wydarzenie niż nasz chrzest. Bowiem Jezus przez chrzest, który nie jest sakramentem chrztu, przyjął na siebie nasze słabości, nasze grzechy, aby zanieść je na krzyż, aby przez sakrament Chrztu Świętego wchodzimy w to wszystko, co jest owocem śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Czyli On bierze nasze słabości na krzyż, ale zwycięża śmierć i zmartwychwstanie. Natomiast nasz chrzest jest wejściem do wspólnoty Kościoła, jest zaczerpnięciem, a właściwie takim nieustannym czerpaniem z owoców zbawczych Jezusa, czyli z Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. On wśród nas jest ciągle obecny. Kochani, na koniec powiem jeszcze jedną rzecz. Dbajcie bardzo mocno o swoje zdrowie. Z naszej diecezji umarł kolejny ksiądz, tym razem mający 55 lat, czyli jeszcze nie wiekowy. W Szczecinie był już pasterzem. Przez lata był takim animatorem muzycznym, świetny muzyk, sportowiec, jeżdżący na motorze, no i po prostu korona i zawał. Więc dbajmy o swoje zdrowie, pamiętajmy o tym, że to jest niezwykle ważne. Wierzę w jednego Boga.
Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. Twój głos rozległ się z nieba, abyśmy uwierzyli, że Twoje słowo zamieszkało wśród ludzi. Duch Święty, stępując w postaci gołębicy, dał świadectwo, że Chrystus, Twój sługa, został namaszczony i posłany, aby głosić dobrą nowinę ubogim. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi razem z nimi wołając. Wszelka fałszywość i chwała Boga przez wszystkie dni.
Wojnów i Połubickich oraz Proszkowskich i w następnym